Witam, witam z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja. Dzień dobry wieczór. Jesteśmy na małopolskiej wsi, taka mapa, żeby nie było. W komentarzu miliard milionów pytań. Małopolska wieś to jest mapa i ogólnie jadę 900 z beczką i gnojowicą. Beczka zagraniczna, późna jesień, orki na zimę trzeba porobić. Tu po kukurydzy jeszcze O, zdążyliśmy dokładnie. zasiać, ale po burakach już niestety nie zdążyliśmy. Ogólnie, jak ktoś gra na tej mapie, to może powiedzieć, gdzie tu się słomę sprzedaje. Nie tu. No wiem, wiem. Od miedzy pojedziesz, nie miki orać. No, a A. dzisiaj gnojowica i oreczka będzie na odcineczku. Gnojowica i oreczka. O, raz dziątko sobie pierdzielę na miniatureczkę. No, ty miki w ogóle pierwszy raz tą beczką chyba włożę. No, bo tak ja właściwie. Tak. Ogólnie pole po burokach. Najprawdopodobniej na wiosnę będzie kukurydza. Na nim zobaczymy. Ty, a gdzie my? Aha, tam jest kukurydza wysypana, dobra. Nieważne. No, ogólnie to dzisiaj mamy, co my mamy, Miki, sobotę. I ja nie wiem o czym gadać, Miki, o czym tu można powiedzieć. A nie wiem, że niedługo farming będzie, zaraz No, będzie. niedługo Farming 19. We wtorek w dniu premiery będzie na pewno będzie live. No nie ma bata, musi być live. Tak, i u każdego będzie live i będzie gówno w internecie. No i co z tego? Ale zasięgi. No, będzie live na pewno w dzień premiery. Ty tu nawet jedna beczka nie zajdzie na to pole. Potem na kupę jeszcze trochę pojeżdżę, żeby chociaż wylać tą całą tu. O jest. No serio. To dobrze, bo na tamte buraki też trzeba będzie też wywieźć. Ale to na wiosnę, dopiero teraz nie wyrobimy się. Zrobimy się, bo teraz aby nam te dwa pola, co No i trzeba, zaś nie? tam po pryzmie, koło pryzmy nie będziesz miał wyorane, tak? No tak. No. Januszowe sposoby. Nie no, tam to się na wiosnę ten, na wiosnę się zrobi. O, matko bosko. No, ogólnie Miki orze rzetorkiem. Ja będę orał trochę Ursusem, a potem może się zamienię z nim na rzetorka. Zobaczymy. No, zobaczymy, co dam. O, co zobaczymy? Dasz i koniec. No, ogólnie całe buraki z tego pola są tam na pryzmę. Jeszcze wam pokażę, jaką pryzmę elegancką. Taką gienę wysypał. No, ja też. Cwaniaku. Ty O, ty za dużo ukształtowałeś. jej wysypał. Ja zacząłem tak Ja sypać. usypywałem, a ty ten. Ty ukształtowałeś. Zaraz wam pokażę jeszcze. Ona wrócę i... Dobra. Ła, tam domofon na pełnej. No, Masz inny dzwonek chyba? to jest domofon. Aha. Taka ładna fryzemka, no trochę będzie do włożenia. Trochę będzie do włożenia zimą, raczej odcinek z tej akcji też się pojawi. No. Jak Miki się orze po tych burakach, bez talerzowania. Kurde, człowieku, idzie jak... O Lepiej Boże. jak z talerzowaniem, to O! mi powiem. On się To nie... zaciągnie, się chwila. To nieźle, mi tych liścia się nie ślizgło. Dobra, jadź. Jedź. Jadź, jadź. Jadzia, ja cię puszczam, no. Boże, bez obciążnika z przodu. A po co ci opinię takiego pługa? No nie, ładnie by to wyglądało. A, no. No. Powinien byś... Nie mógł kręcić. O Boże. Dobre wspomaganie. No ogólnie ten ludzie łapeczkę w górę zostawiamy. Tam ostatnio w komentarzach widziałem, że pisaliście, że bez tych premier chcecie, no to tak zrobimy. Ten będzie już bez premiery odcinek. Będzie normalnie tak, tak powiem, w starym stylu. Gdzie jest pług? Tam jest pług. Ogólnie widzicie, no słowem, my nic jeszcze tym świniom nie daliśmy przez cały rok. I nie wiemy, gdzie sprzedać. Jak ktoś gra na tej mapie, to niech napisze w komentarzu ładnie, gdzie on słomę sprzedaje, nie? Bo naprawdę. Ja nie wiem, co my mamy zrobić z tą całą słomą. Mówię ci, na gnój przerobić i gnój sprzedać, a jak ktoś wie, gdzie się gnój sprzedaje, to też może napisać. Boże, ale czekaj, ja zobaczę, czy się da sprzedawać obornik. Da się sprzedawać. Gdzie się go dalimy sprzedawać? Obornik. Gdzieś na kółku rolniczym, ale to wie. Gdzie? Idzie ci ta orka. Nawet. No człowieku, ja bym to
Szybciej zaorał niż ty. No pewnie. Ja jestem tak wprawiony w oranie na tej mapie, że to jest szok. Gdzie ty się tyle naorałeś? Jak gdzie? A to pole co teraz jest tam pszenica? Pszenica. Gdzie my mamy pszenicę? My pszenicę nie. No tam co ja ścieżki robiłem. To tam gruberowałeś. No to ja to całe prawie sam zorałem. Aha, no faktycznie. Pod kukurydzę jak było. No. Jojo. Ja tu mam tak wysoko kółko, nie? Że mi kółko ziemi nie dotyka. Se ustaw. Idealnie. Se ustaw. No tam po co? Im głębiej, tym lepiej. Na tyle końca, bo wyłożysz marcicę i nic nie urośnie. Na tym pługiem nie wyłożesz. Jakby jakiś pług. Uwierz mi, że wyłożesz. A tam, tu tak głęboko było zawsze orane, że tu nie ten. Tu wszędzie jest gleba żyzna. Łominki jakieś tam dźwięki wydaje. Tak, po pociągu. O matko bosko. No bo koparka jeszcze chodzi? Też no pewno, że chodzi koparka. Ci tam żmąki u mnie. No. Koparka chodzi jedna, a tam u tego sąsiada to, to ma takie pole, co pan no wiesz kto, zrżawił, nie? No. To tam też kopią pod halę, bo tam będzie kasacja pojazdów. A będzie w końcu. No już jest wykopana hala i to. Hala wykopana to co pod zimą będzie? No. Jak smilint. Ogólnie widzicie na tym naszym zadupiu, to my sobie możemy po ulicy jeździć. Ani auta, ani człowieka, ani nic. Po tobie jakoś tak nie umiem orać. Ja po tobie też. Teraz jedziesz po swoim. Teraz tak, ale ostatnio przed chwilą jak jechałem, to wtedy jakoś tak mi się orało dziwnie. Ogólnie 900 się gotuje z tym pługiem. Tam świruje. Kurkę na duże odpadnie zamontował, to by się nawet nie gotowała. No ale dziwne. Ogólnie ludzie dzisiaj najprawdopodobniej jadą orkę nagrywać, w końcu jakąś orkę se ponagrywam. Już tak prosiłem tego Wiktora, co tu z live'ów możecie kojarzyć, żeby mi załatwił u taty nagrywanie swojego, a ten ma mnie w dupie, nie? A napisał do mnie taki Grzegorz i Grzegorz mówi, że jadą orać i no, dzisiaj chyba ten na dwa ciągniki nawet wam powiem, ale nie powiem jakie, żebyście weszli na filmik i obejrzeli potem. No. Ogólnie Miki, co się stało, że ty rano dzisiaj nic nie robisz, bo zwykle rano w sobotę to cię nie ma już. No wiem, ale nie wiem czemu. Dzisiaj jakoś tak wstałem, mówię co tu zrobić i nie wiem co zrobić. Ja już po robocie, ja już dzisiaj jestem po robocie. Trochę zboża przynieść. No, ja już dzisiaj jestem po robocie, nie? I tym. Tam zająłem się tym, co tam dziadek się zajmuje. Pies się spuścił, to z dziadkiem go chapaliśmy i zapięliśmy. O Boże. Ale to nie szarpał jakoś mocno, nie? Normalnie po prostu sobie odszedł od łańcucha. Zobaczył dziadka i ten i polecił. I ten, co jeszcze dzisiaj robiłem, babci zboża przyniosłem, nie? Z babcią poszedłem tam, wiesz, do mojego garażu. Jak ty byś tam wszedł, to ty byś się tam przeżegnął, nie? Jak babka tam weszła, mówi, ja pierdzielę, tyle zboża leży. Te A myszy no tak... tak, to jest jak się w garaż ty... Badaj, gdzie mogą być myszy i pszczury. Ale myszów nie było. Myszów? Miki, czego? Mysz czy myszów? Myszów. Czego? Myszów. Myszy. Nie było? Myszy, no. Nie było. I teraz się pojawiły, bo tam, wiesz, tam mój sąsiad, kuzyn, kupił, nie? Tam wiesz gdzie, nie? A wiem, no. To stamtąd poprzychodziły, bo wyburzył tam tą stodołę starą. O Boże, stanął celowo mi tu nawet. Weź nie pytaj, weź mi polej. Ty Miki? Ta. To co my, finisz będziemy mieć na ten rok w pracach polowych? No, tak. Tylko zimą trzeba, ej ten kontrakt muszę na świnie podpisać na zimę, bo zawsze jakoś tak jesienią, w zeszłym roku i jesienią. Wiesz jak, mamy zakontraktowane te świnie już, w ciołku. Aha, może, dobra. Zimą no, pójdą. Mamy kontrakt podpisany na 5 lat. To weź ten, powiedz mi tam do Mariana na transport, żeby przyjechał kamazem. A, mazem kamazem, no. No, ładnie. Ty, ale ubywa na dwa. No, człowieku. Nie pogadasz, nie? Gdzie tam? Wczoraj zacząłem płacić kartą w sklepie, nie?
Byłem z koleżanką Olgi tamtą, od tego pana, co tam u niego nagrywam, tam rodzina, nie? Aha. I ten, i byłem, nie? I ona mówi, Olga nie ma takiej karty. Ja mówię, no, jak się zarabia, to się nie ma, nie? Jak się nie zarabia, nie? Bo Olgi pieniądze się nie trzymają, to po co jej konto w banku, nie? A my tam wracamy na lokatę, może wpłacę coś, nie? I ten, i ten, i mówi, nie? A pani w sklepie, no nie pogadasz, kurde. Taka ta pani i ten, z delikatesów, taka siwa taka. Aaaa, Pani Ewa chyba. Wiem, Pozdrawiam. No, ogólnie za taką fajną akcję na dwa ciągniki możecie łapeczkę w górę zostawić. Normalnie polska orka. Szkoda, że Rzetor czeski, ale zrobi się z niego Ursusa. Ta, naklejkę się aby nie przerobi. Maskę się włoży od 30 w religijce. No. No bo ej, się... ale pole z klina wyszło. Jak z klina? No bo tutaj już jest koniec, a tutaj, a tam jeszcze dwoje i jej. Nie, no to tutaj. W sumie może. Ogólnie wczoraj w kebaby spotkałem tego pana, co ten, co od niego talerzówkę pożyczałeś. Nie, a wchodzę, nie, i dzień dobry, nie, tak, no wiesz, no wszystkim, nie? Tam obsługę i tak dalej, nie? I tak nie wiem, czy on tak pomyślał, nie? Że ten, że jak ja by go tak oplułem i ładnie mu dzień dobry osobno nie powiedziałem, bo ten, nie? A tak to jak mu się wczoraj, jak szedłem do szkoły ukłoniłem, to nawet mi cześć pokazał. A no widzisz, może nie pamiętał. No nie, no ale no, ten. Może po prostu czekaj, ten. to ja tutaj zrobię przyczę. Może nie słyszał. No ty tu wrócisz przecież, to weźmiesz na raz, nie? O, ale przyczę to jeszcze zrobię, nie? No ja też tu zrobię. Tylko bruzdę wywalę tak jakby na drogę, ten. Ziemię sypnę na pole, nie? A nie na drogę. Na drogę syp. Dobra. A jak teraz jedziesz, no? No to sypię na pole. No, no to mówię na... A czemu na pole? I za się będzie krzywe pole będzie się robiło. Czemu krzywe? No będą się górki na polu robiły. Na końcach. Aha, ja się nie znam, bo ja nie orą nigdy na zimę. Dobra, a Miki. Na wiosce to jest praktycznie to samo. W lesie ja... będą górki robić. Ale ja samemu mówię, bo zawsze dziadek wolał nająć kogoś. Dobra ludzie, będziemy kończyć taki odcinek, chyba nie za długi, ługi, bugi. Ale treściwy myślę, na w miarę. No więc łapka w górę, subik, mrugnij nam światłami. Dobra. Kurde, wszystkie się na No, dzięki za oglądanie, łapka w górę, subik. I w komentarzu napiszcie hashtag Miki, Miki robi przycze, o. No i trzymajcie się na razie, cześć! Cześć!